gwiazd indywidualności, z których każdy generalnie jakoś tam myśli o sobie i o swoim własnym, prywatnym sukcesie. Czy oni będą w stanie przez 2 godziny, bez przerwy występować razem na scenie? Nie w dwójkowych scenkach intymnych, gdzie można zaszaleć, gdzie można się zaprezentować, tylko w takich wielkich kobyłach choreograficznych, w których trzeba odpuszczać, bo kolega ma teraz w tym momencie ważniejszą sprawę do zagrania. I on miał ogromne wątpliwości, ja szczerze mówiąc też. No dobrze, to jeszcze o tej, jak pan sam to nazwał, kobyle technologicznej, bo mamy z tym do czynienia, tak. Czyli obrotowa scena, no bo trzeba pokazać to, co się dzieje i od kuchni, i na scenie, scenie i za kulisami. To też na pewno będzie niezwykle interesujące dla odbiorców. Ja marzyłem o tym, żeby wystawić tę sztukę, czy w ogóle żeby w niej zagrać, odkąd byłem studentem Akademii Teatralnej. Właśnie poszedłem do współczesnego. O, cała ta magia teatru wreszcie jest. No, właśnie, ja byłem ciężko chory, bo to był luty, ja wyszedłem mokry, spoczony ze śmiechu. Zachorowałem się. Mariusza Błaszczaka, posłuchajmy. To było kolejne spotkanie Grupy Wyszehradzkiej pod prezydencją polską. 12 lipca spotkaliśmy się w Warszawie, rozmawialiśmy na temat polityki migracyjnej, na temat kryzysu migracyjnego, jakiego doświadcza Europa, na temat naszych projektów, pomysłów dotyczących rozwiązania tego kryzysu. Dziś podsumowaliśmy ten czas, jaki upłynął, te kilka miesięcy naszej pracy. Ja zacząłem od wyrażenia słów uznania panu ministrowi, wicepremierowi rządu słowackiego, Robertowi Kaliniakowi. Słowacja ma prezydencję w Unii Europejskiej. Starania naszych przyjaciół ze Słowacji zmierzające ku temu, żeby wypracować kompromis w sprawie zażegnania kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej są nie do przecenienia. Tutaj też osobiste zaangażowanie pana premiera, pana ministra jest niezwykle istotne. Pracujemy, dążymy do tego, żeby nasze stanowisko, wspólne stanowisko zostało zaakceptowane przez naszych partnerów z Unii Europejskiej, a ono sprowadza się do sprzeciwu wobec systemu relokacji. Uważamy, że ten system jest po prostu nieefektywny. Dowodzą tego fakty. Otóż na 160 tysięcy osób, które miały być rozdzielone do państw Unii Europejskiej, z danych, jakie posiadamy, rozdzielono dotychczas tylko ponad 6 tysięcy osób. Ten system w naszej ocenie, w ocenie polskiej, jest systemem, który jest pull faktorem, a więc przyciąga kolejne fale migracji do Europy, a w związku z tym potęguje kryzys migracyjny, a nie rozwiązuje tego kryzysu. Państwa Grupy Wyszehradzkiej są zgodne również co do tego, że należy położyć olbrzymią wagę na uszczelnienie granic zewnętrznych Unii Europejskiej i to robimy. Tu przykładem była postawa naszych przyjaciół z Węgier, którzy jako pierwsi uszczelnili granicę węgierską, która stanowi przecież granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, spotykając się z atakami ze strony innych partnerów, ale to było działanie jak najbardziej uzasadnione i jak najbardziej oparte o obowiązujące w Unii Europejskiej prawo. A więc to nasz kolega z Węgier wskazywał na sprzeczności. Otóż Węgry realizują obowiązujące traktaty Unii Europejskiej, zachowują się zgodnie z prawem, uszczelniły swoją granicę, która stanowi granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, a niesprawiedliwie zostały ocenione przez naszych partnerów z innej części Europy. Polska też jest aktywna, jeżeli chodzi o uszczelnienie granicy zewnętrznej. My oczywiście sami, część naszych granic to granice zewnętrzne, więc sami angażujemy się w to, żeby te granice były szczelne. Udaremniliśmy próbę otworzenia nowego szlaku przerzutu emigrantów z Azji do Europy przez granicę polsko-białoruską, a to było działanie, które okazało się skuteczne dzięki postawie Polskiej Straży Granicznej. Jesteśmy też gotowi wesprzeć naszych partnerów wtedy, kiedy jest takie oczekiwanie z ich strony. 12 lipca pan minister Pinter stwierdził,
potwierdził, że oczekuje wsparcia polskiego na granicy serbsko-węgierskiej. Takie wsparcie zostało udzielone, ale polscy funkcjonariusze graniczni są także na granicy bułgarsko-tureckiej czy na granicy macedońsko-greckiej, bo czujemy się odpowiedzialni przede wszystkim za Polskę, ale także za całą Unię Europejską. I trzeci format naszego działania, o którym rozmawialiśmy dziś podczas spotkania, to sprawa polityki powrotów, a więc sprawa podejmowania inicjatyw, które spowodują, że emigranci nie będą napływali do Unii Europejskiej. Ja na własny użytek i mówiąc o tym publicznie podczas spotkań ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej, przywołuję przykład Australii. Przykład z czasów, kiedy premierem Australii był Tony Abbott, kiedy Australia opanowała kryzys migracyjny właśnie w ten sposób. Poprzez politykę powrotów, poprzez politykę, która okazała się skuteczna. Wspólnie zaakceptowaliśmy deklarację, która jest efektem, rezultatem naszego dzisiejszego spotkania. W tej deklaracji znajduje się sprawa utworzenia migracyjnego mechanizmu kryzysowego. Jest to taka formuła, co do której byliśmy zgodni. Jest to pomysł Grupy Wyszehradzkiej, państw Grupy Wyszehradzkiej, żebyśmy korzystali z dobrych praktyk, żebyśmy wspierali uchodźców w miejscu, gdzie są uchodźcami, naprawdę uchodźcami, a więc poza Unią Europejską, w obozach w Libanie, w Jordanii, tu nasi przyjaciele czescy są bardzo aktywni, a więc chcemy, żeby te dobre praktyki stały się takim synonimem funkcjonowania naszych państw Grupy Wyszehradzkiej. To była pierwsza część naszego spotkania przeprowadzona w gronie państw Grupy Wyszehradzkiej. Po przerwie spotkamy się w szerszym gronie, a więc V4+. Zaprosiłem do wspólnej rozmowy naszych kolegów z Bałkanów, ale także z Belgii, z Austrii. Będziemy rozmawiać na temat tego, w jaki sposób skutecznie zatrzymać kryzys migracyjny w Unii Europejskiej. Dziękuję. Był to fragment konferencji pana ministra Mariusza Błaszczaka. Przypomnijmy, że Grupa Wyszehradzka to najważniejsze ugrupowanie współpracy regionalnej w Europie Środkowej. Polska w lipcu objęła roczne przewodnictwo właśnie w tej grupie.